Witam Państwa ze studia telewizyjnego na Jarzębinowej 2 w Łasku. Szanowni Państwo, kampania wyborcza zbliża się dużymi krokami do końca. Z tej okazji właśnie przygotowaliśmy kolejną debatę telewizyjną, tym razem w Łasku, stąd moi goście. Zanim przedstawię, to jest wyjątkowy czas. Atmosfera robi się coraz gorętsza. Te ostatnie spotkania wskazują na to, że emocji w trakcie tej kampanii wyborczej jest też sporo. W związku z tym poprosiłem tutaj panów do studia na Jarzębinowej 2, aby porozmawiać o przyszłości Łasku i jego mieszkańców. Dlatego też pozwólcie, że przedstawię moich gości. W studiu mamy kandydatów na burmistrza Łasku, pana Florczaka Sylwestra, reprezentującego Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Nowoczesna, Koalicja Obywatelska. Witamy serdecznie. Niestety nie przybył do studia na nasze zaproszenie pan Grzegorz Rosiak. Witam serdecznie burmistrza Łasku, pana Szkudlarka Gabriela, który reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjne Porozumienie Samorządowe. Witam pana redaktora, witam państwa. Witam serdecznie pana Tadycha Leszka, Komitet Wyborczy Wyborców Leszek Tadych, Wspólny Łask. Witam pana redaktora, miło. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pana Wołosza Piotra, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Witam państwa. Jeszcze raz bardzo dziękuję panom. I moich konkurentów. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu za przyjęcie zaproszenia. Szanowni Państwo, 15 minut przed rozpoczęciem dzisiejszego spotkania i debaty mieliśmy okazję i przyjemność rozlosować kolejność odpowiedzi na konkretne pytania. Dla każdego z panów przygotowałem 3 dokładnie takie same pytania i te pytania 15 minut przed rozpoczęciem naszej debaty panom zdążyłem przekazać. W trakcie programu uzgodniliśmy, szanowni państwo, takie zasady udziału, że każdy na odpowiedź w tej pierwszej części naszego programu będzie miał minutę i 30 sekund. Każdy z uczestników debaty będzie miał, szanowni panowie, również prawo do ad vocem. Jeżeli uzna, że ma taką potrzebę, proszę o zgłoszenie potrzeby polemiki, ja udzielę głosu. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, pozwólcie, że zaczniemy. Życzę wszystkim kandydatom do urzędu burmistrza gminy Łask dobrej debaty. Dziękuję. Dziękujemy. Przypominam, zanim odczytam pytanie pierwsze, że czas na udzielenie odpowiedzi to minuta 30. Usłyszą Państwo w tle charakterystyczny gong, który będzie dyscyplinował moich rozmówców do tego, żeby daną kwestię kończyć. Ja pozwolę po prostu zakończyć jedno ostatnie zdanie. Szanowni Państwo, oto pierwsze pytanie. Koszt życia to sprawa, która interesuje wszystkich widzów i mieszkańców gminy Łask. Czy macie konkretne plany na zmniejszanie lub minimalizowanie skutków zmieniających się cen świadczonych usług dla mieszkańców gminy? Proszę wymienić, jakie działania podejmiecie w przyszłości, aby koszty komunalne ponoszone przez mieszkańców w skali miesiąca były na jak najniższym poziomie finansowym. Jak panów zdaniem traktować w tym obszarze mieszkańców miasta i wsi? Bardzo proszę pierwszego do odpowiedzi. Wywołamy pana Sylwestra Floczaka. Proszę bardzo. Przede wszystkim uważam, że rzeczywiście te koszty są dosyć wysokie. Zebrałem dużo wiadomości od ludzi chodząc w trakcie kampanii, że można to nie tak jak jest teraz, że wszyscy płacą jednakowo od domostwa, tylko po prostu wejść w sytuację ludzi, którzy są samotni i płacą takie same pieniążki, gdzie jest dwu, trzy, czteroosobowa rodzina. Jeżeli chodzi o koszty, jak je zmniejszyć? Na pewno można renegocjować ewentualnie ceny z ekoregionem. To jest taka moja pierwsza propozycja, tak na gorąco. Jeżeli chodzi też o sytuację, gdzie jest problem odpadów suchych, problem odpadów bio, one, te kosze, w zależności od tego, jakie są duże działki, są niewystarczające. Też by trzeba było o tym pomyśleć, czy nie trzeba było częściej wybierać z tych koszy bio.
Mieszkam w kolumnie, gdzie jest duże zalesienie, dużo liści i bardzo trudno jest się pomieścić w jeden kosz. Proszę bardzo, 10 sekund jeszcze. I na pewno by trzeba było o tym pomyśleć, żeby ewentualnie zwiększyć częstotliwość wywozu. Bardzo dziękuję za wypowiedź. Bardzo proszę o zadanie głosu pana burmistrza Gabriela Skudarka. Szanowni Państwo, ja zawsze jestem bardzo ostrożny w tego typu obietnicach, że będziemy wszystko dawać taniej, będziemy dopłacać, dlatego że kiedyś już tak było i wiemy, czym się tego rodzaju rozwiązania skończyły. Musimy także pamiętać, drodzy Państwo, że ceny, jakie funkcjonują w gminie, w jednostkach gminnych, to one nie są w oderwaniu od tego, co się dzieje na naszym rynku, a nawet szerzej. Proszę zwrócić uwagę, że za chwilę gwałtownie mają wzrosnąć, takie są przewidywania, nawet do 70% dla przedsiębiorstw ceny energii elektrycznej. I teraz, jeżeli my mówimy, mając stosunkowo niskie ceny, że będziemy dalej obniżać, to doprowadzi do ruiny, do tragedii i trzeba o tym pamiętać. Ale co nie znaczy, że nic tutaj zrobić nie można. Po pierwsze, można podatkami to regulować, mogą te podatki być niższe, choć muszą być wyważone, bo przecież mieszkańcy nie oczekują marazmu, mieszkańcy oczekują rozwoju, jeżeli rozwój to inwestycje i te inwestycje także musimy pamiętać, że one są coraz kosztowniejsze. Ceny energii cieplnej, tu są bardzo ważne, bo mieszkańcy płacą, one w Łasku nie są tanie, ale trzeba wziąć pod uwagę, w tej chwili pamiętam, 3 lub 4 lata te ceny nie były podnoszone i trzeba brać pod uwagę, podnosząc je, żeby one odpowiadały kosztom, jakie są ponoszone. Utrzymujemy ceny biletów autobusowych, to także ważne, młodzi korzystają, stołówki w szkołach jak najtaniej. Dziękuję bardzo, bardzo proszę o zabranie głosu pana Leszka Tadyka. Drodzy Państwo, tak jak tutaj konkurenci powiedzieli, no, mamy najdroższą wodę, że tak powiem, w regionie, bardzo drogie śmieci, ogrzewanie w pecy po rozmowach z mieszkańcami w blokach też jest bardzo drogie. No, mi się wydaje, no, że trzeba rozmawiać z tymi organizacjami, żeby znowu obniżyć trochę te koszty i no, żeby to miały, że tak powiem, żeby to było wszystko na takim normalnym poziomie. No. Jeżeli się rozchodzi o energię elektryczną, no, ja bym tu bardzo mocno, że tak powiem, naciskał na fotowoltaikę, czyli na odnawialne źródła energii. Dofinansowania także do piecy, do wymiany piecy, żeby też zmniejszyć koszty ogrzewania mieszkań. No i w sumie to na tyle, reszta konkurenci odpowiedzieli na. Bardzo dziękuję. Czy ktoś chciał w tej części naszej debaty i dyskusji zgłosić ad vocem? Tak, ad vocem to jest zdecydowanie nieprawda, że cena wody jest w regionie najwyższa, dlatego że chociażby... Proszę mnie przeszkadzać. W Zelowie jest zdecydowanie droższa. Poza tym, jeżeli nawet metr sześcienny kosztuje taniej, to w wielu gminach są bardzo wysokie opłaty stałe. Na przykład w Łodzi taka opłata stała jest 20 zł. Ale to już drogie ścieki mam. Przepraszam bardzo, panie Leszku. Zachowajmy dyscyplinę i zasady naszej rozmowy. Czy zgłasza pan ad vocem? Nie, dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Piotra Wołosza. Szanowni Państwo, moi konkurenci wymienili kilka spraw, które dotyczą większości mieszkańców. Tutaj odnośnie cen wody i cen ścieków nie może być tak, że spółka MPPiK w Łasku przez 3 lata będzie podnosić znacząco ceny ścieków i ceny wody. Jeżeli przy ustalaniu cen ścieków rzeczywiście inwestycje mają znaczenie, to czy naprawdę o ponad 10% wzrost ceny wody w tym roku jest spowodowany jakimiś wielkimi inwestycjami, gdyż no, inwestycje, jeżeli chodzi o wodociągi, no, nie widzimy aż tak dużo tych inwestycji. Jeżeli chodzi o śmieci, ja mam taką propozycję, żeby jednak zostać przy tym rozliczaniu, które jest obecnie, które jest od gospodarstwa domowego ze względu na łatwość obsługi interesanta w gminie, ale żebyśmy dla osób starszych powyżej 70 roku i osób samotnych, bo to o te osoby najwięcej chodzi, one mają najniższe emerytury, żebyśmy jakąś ulgę w postaci 50% zniżki, gdyż
Jak wiemy, gmina nie ma wpływu na ceny śmieci, jest organizowany przetarg i tutaj gmina rzeczywiście nie ma żadnego wpływu na to. Jeżeli chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zgadzam się, są na niskim poziomie w porównaniu do innych miast, także jak najbardziej w tym pójdę. Dziękuję. Bardzo dziękuję przede wszystkim za dyscyplinę dyskusji naszej. Ad vocem rozumiem, że pan... Tak, oczywiście. Pan Piotr powiedział, nie widzimy dużo inwestycji. Inwestycja jest gigantyczna jak na nasze możliwości, bo 67 milionów, oczywiście przy dofinansowaniu unijnym, ale zapomniałem w swojej wypowiedzi o rzeczy najważniejszej. Mój komitet przewiduje dofinansowanie, bo jest taka możliwość, do ceny wody i ścieków i to mamy w programie. Dziękuję bardzo. Także jest zapisane. Tutaj ad vocem do pana burmistrza, nie chodziło mi o ceny ścieki, tylko o ceny wody, bo jeżeli chodzi o te 67 milionów, to są inwestycje w kanalizację, w oczyszczalnię ścieków, a nie inwestycje w wodociągi, więc podwyżka wody o 10%, nie wiem, czym jest spowodowana. Ad vocem? Tak, oczywiście. Drodzy państwo, MPWiK ani gmina sama nie ustala. Po to powstały Wody Polskie, żeby bardzo dokładnie kontrolować, czy gminy nie zawyżają tych cen. Idzie to do Wód Polskich i Wody Polskie zaakceptowały, czyli wszystkie wyliczenia przedstawione przez MPWiK były prawidłowe, zasadne i słuszne. Ze względu na ramy czasowe, jeżeli mogę prosić, bardzo proszę, ostatnie zwrócenie. Tutaj pan burmistrz zrzuca winę na Wody Polskie, ale to nie jest państwo tak do końca, bo sam uczestniczyłem w gminie Witawa przy obliczaniu, przy wysyłaniu informacji finansowych, bo to na podstawie ostatnich 3 lat, ostatnich sprawozdań finansowych i innych dokumentów finansowych jest ustalana cena wody. Więc tutaj możliwość między 10% a 5% naprawdę istnieje. Dziękuję bardzo. Myślę, że widzowie samodzielnie podejmą decyzję i ustalą rzeczywiście, jak to i rozstrzygną, rozsądzą. Szanowni panowie, tak jak powiedziałem, bardzo dziękuję za dyscyplinę czasową. Przystępujemy do drugiego pytania. Infrastruktura, szanowni państwo, drogowa jest, jej jakość przede wszystkim, mówiąc bardzo ogólnie, to gwarancja bezpiecznego przemieszczania się mieszkańców. Ulice, skrzyżowania, sygnalizacje świetlne, ronda, chodniki, ścieżki rowerowe, drogi wewnętrzne, oświetlenia, drogi osiedlowe, miejsca parkingowe i wiele, wiele innych. To komfort życia mieszkańców. To jeden z najważniejszych, a zarazem najdroższych problemów do rozwiązania na kolejne lata, nie tylko w gminie Łask, ale i również w całej Polsce. Jakie są potrzeby w tym zakresie? Proszę przedstawić swoje plany i wskazać źródła finansowania. Jako pierwszy głos zabierze pan Piotr Wałosz, proszę. Szanowni państwo, rząd polski wychodzi naprzeciw oczekiwaniom gmin i powiatów. Na przyszły rok przeznacza kwotę 6 miliardów dofinansowań. Jest to dofinansowanie w 80% w zależności od dochodu gminy i w jak największym stopniu należy te pieniądze wykorzystać. Nie może być tak, jak było w roku obecnym, że z pieniędzy rządowych gmina w dwóch programach nie uczestniczyła, w jednym odpadła z przyczyn formalnych, z tego co słyszeliśmy, w drugim programie no nie dostała się. Tutaj akurat mogę państwu powiedzieć, że gmina Widawa jako jedyna, w której pracuje, dostała 1 000 000 zł dofinansowania. Więc gwarantuję państwu, że jestem w stanie te środki pozyskać w jak największej ilości dla naszej gminy Łask. Jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa, no nie wszystkie drogi są drogami gminnymi, część dróg jest powiatowymi, część dróg jest drogami wojewódzkimi. Tu ze strony gminy należy jak najwięcej zgłosić się do różnego rodzaju instytucji zarządzających tymi drogami, czy powiatowy zarząd dróg, czy wojewódzki zarząd dróg, aby w niektórych miejscach naszego miasta powstały ronda, czy to na alejach, czy to na zbiegu ulicy Jana Pawła, na Rutowicza. Będę dążył do tego, aby współfinansować, nawet jeżeli to nie są drogi gminne, żeby współfinansować takie budowy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan Gabriel Szkolak, proszę. Tak, ja zacznę od tego, że istotnie w bieżącym roku gmina nie otrzymała tej dotacji z budżetu państwa.
Natomiast, drodzy Państwo, można pokazać, 25 czerwca wystąpiliśmy bieżącego roku do Urzędu Wojewódzkiego, żeby pokazano kryteria, jakimi się kierowano. Jak Pan Piotr to słusznie podkreślił, tylko Widała dostała, można się domyślać dlaczego. Do dzisiaj tej odpowiedzi nie otrzymaliśmy, a mamy święte prawo, bo zawsze, kiedy do tej pory były tego rodzaju ogłaszane konkursy, to zawsze były jasne, czytelne kryteria. Natomiast, proszę Państwa, sytuacja jest trudna w Łasku, dlatego że my mamy różne drogi, poczynając obecnie od krajowej, bo tam najmniejszy wpływ mamy drogi wojewódzkie, mamy drogi powiatowe i łatwo dzisiaj powiedzieć, że my dofinansujemy. I my dofinansowujemy rzeczywiście na przykład fragmenty dróg, mało czasu nie będę mówił, chodników przy drogach wojewódzkich bardzo potrzebnych, do Gorczyna, od szpitala do Jodłowej. Trwa to już 3 lata i ciągle tego, mimo że chcemy w 50% dofinansować. Natomiast budowa rond to przekracza możliwości gminy, bo proszę Państwa, jeżeli my będziemy za innych budować ronda, to nie wybudujemy dróg dla naszych mieszkańców, a potrzeby są ogromne, to nie wybudujemy kanalizacji, to nie wybudujemy wodociągów, bo takie potrzeby jeszcze są, mam tu na myśli Rokitnicę, w związku z czym trzeba robić co możliwe i my występujemy wielokrotnie do województwa w tej sprawie, na przykład wystąpiliśmy w sprawie budowy ścieżki rowerowej do lotniska. Proszę bardzo. Zgłaszał pan adwokat, tak? Mhm. Bardzo proszę. Tutaj, jeżeli chodzi o tą wypowiedź pana burmistrza w pierwszej fazie, to rzeczywiście odpowiedzi na jeden z programów rządowych, o których mówi pan burmistrz, mógł nie dostać odpowiedzi. Nie wiem dlaczego, ale z drugiego programu formalnie gmina odpadła. Zwróciliśmy się, bo nigdy nie było jasnych, czytelnych kryteriów. W przeciwieństwie, jak to było za poprzednich rządów, każdy wiedział, jakie są kryteria i każdy wiedział, dlaczego odpadł. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy tych odpowiedzi i to jest dla mnie bolesne i to pokazuje Państwu pismo. Proszę Panie Piotrze sprawdzić, dlaczego odpowiedzi na nasz wniosek do tej pory nie otrzymaliśmy. Bo nas to bolało także, nie wiedząc dlaczego. Nie. Panie Piotrze, tak? Bardzo proszę. Jeżeli chodzi o ten drugi program, o którym pan burmistrz mówi, gdzie tam wnioski składano do końca marca 2018 roku, bo pan burmistrz nie mówi o tym pierwszym programie, gdzie tak zwanych schetynówek, gdzie formalnie gmina odpadła z przyczyn, no, wydaje mi się, obiektywnych. Dodam tylko, tak, ostatni raz jedno zdanie. Wiele razy to dofinansowanie w ramach tak zwanych schetynówek otrzymaliśmy. Nie wszystko się udaje. Gmina Widawa nie jest ideałem. Proszę zobaczyć w rankingach, na którym miejscu jest w stosunku do gminy Łask. Oczywiście bierzemy miejsko-wiejskie oddzielnie i gminy wiejskie oddzielnie. I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Do głosu wywołujemy pana marszałka Sylwestra. Proszę bardzo. Tak, słyszeliśmy, no, burzliwa dyskusja się wywiązała, jeżeli chodzi o drogi. Ono bardzo interesujące. Tak, interesujące, tylko że to nie jest taki problem do rozwiązania, jak dotknąć czarodziejską różdżką. Problem tkwi w tym, rzeczywiście był program schetynówek, on został zaniechany w tej chwili praktycznie. Nie, nie jest do końca tak, jak powinno być. I tu się zgadzam z panem burmistrzem, że te kryteria nie są dla wszystkich jednakowe. Teraz następna rzecz. Święte słowa. Bardzo proszę, następna rzecz. Jeżeli chodzi o budowę rond, ja jestem zwolennikiem budowy rond, nie sygnalizacji świetlnej, ponieważ sygnalizacja wiąże się z tym, że gmina zakłada sobie kaganiec. Przez szereg lat musi płacić za konserwację świateł. Natomiast jeżeli się wybuduje rondo, to jest wydatek jednorazowy i mamy tylko remont tych rond. Także wszedłbym w tym kierunku. Rzeczywiście potrzebne w gminie Łask są potrzebne drogi, chodniki. Tak jak już wcześniej wspomniałem, dużo w tej chwili jeżdżę po terenach wiejskich. Tam jest straszna rzecz. Jest tak zaniedbany w niektórych miejscowościach, jeżeli chodzi o chodniki, że to po prostu przechodzi moje ludzkie pojęcie. Autentycznie nie widziałem, że są takie problemy. Bardzo dziękuję. Adwokat, tak? Bardzo proszę. Tutaj tylko adwokat do mojego konkurenta. Program ten nie został zaniechany. Jest na lata 2016-2019, czyli jeszcze w tym roku można było składać wnioski. Czy ktoś zgłasił adwokatem do wypowiedzi pana profesora? Nie będę przedłużał, bo to i tak. Bardzo proszę, panie
Leszku. Drodzy Państwo, dużo mówimy właśnie o drogach w mieście, o chodnikach, o ścieżkach rowerowych, a zapominamy troszkę o właśnie wsiach, o sołectwach i tutaj też bym chciał się skupić troszkę na tych obszarach, bo faktycznie niektóre części tych sołectw, tych wsi jest naprawdę w opłakanym stanie. I trzeba jak najwięcej pozyskiwać funduszy europejskich, czyli różnych dofinansowań i stopniowo z roku na rok cokolwiek robić, no, remontować chociaż odrobinę, a nie tylko na przykład przed wyborami. Także dla mnie to jest troszkę dziwne, że to się zaczyna dziać, tak powiem, na sam koniec. Mówię, co roku po troszeczku jakieś środki przeznaczać na remonty tych naszych dróg, no i skupić się przede wszystkim też na kolumnie, na wsiach i sołectwach. Dziękuję bardzo. Ktoś zgłasza ad vocem? Tak. Bardzo proszę. Pan po prostu mówi niestety wielką nieprawdę. Z roku na rok robić odrobinkę. Każdego roku jest ileś dróg wiejskich robionych. Jeżeli mamy 140 km dróg, większość nieutwardzona, wszystkiego na raz się nie da zrobić. Natomiast systematycznie każdego roku są robione i absolutnie nieprawdą jest, że w tym roku jest szczególny wysyp. Każdego roku były drogi i możemy później porozmawiać, bo nie mam czasu, żeby wymieniać, które były robione. Bardzo dziękuję. Wyborcy to ocenią. Jeżeli pan chce, bardzo proszę. Nie, ad vocem zgłaszam. Nie, nie zgłaszam. Nie, dziękuję bardzo. Czy ktoś z panów chciałby jeszcze zgłosić ad vocem? Jeżeli nie, to pozwólcie, że przejdę do pytania trzeciego. Bezpieczeństwo zdrowotne, szanowni państwo, to obszar, który jest wyjątkowo trudny nie tylko w gminie czy w Łasku, ale generalnie dotyczy to całej Polski. Mieszkańcy chcą mieć dobrze, na wysokim poziomie zorganizowaną opiekę zdrowotną. Świetnie wyposażone przychodnie lekarskie, najnowszej generacji urządzenia diagnostyczne, przychodnie i gabinety rehabilitacyjne. Wreszcie powszechny dostęp do znakomitych specjalistów. Czy podejmie pan działania związane z ewentualną zmianą sposobu organizacji opieki zdrowotnej? Jeżeli tak, to jakie i dlaczego? Co z dostępnością do służby zdrowia osób w podeszłym wieku oraz organizacją stałej opieki i doraźnej pomocy? Czy w szkołach pana zdaniem potrzebny jest specjalista, na przykład higienistka, pielęgniarka, stomatolog czy też lekarz? Jako pierwszy tym razem głos zabierze pan burmistrz Gabriel Szkodla. Zacznę od końca, dziękuję. W szkołach jest potrzebny specjalista, na przykład higienistka, pielęgniarka, stomatolog, lekarz, to już jest sprawa poważniejsza, natomiast higienistka, pielęgniarka, tak, i w wielu szkołach tak jest. Natomiast, proszę Państwa, służba zdrowia, ta podstawowa, bo musimy znów rozdzielić to, co należy do gminy, to, co należy do powiatu i to, co należy do wyżej. Gmina nie może wydawać pieniędzy na nie swoje zadania. My mamy troszczyć się o na wysokim poziomie podstawową opiekę zdrowotną i to robimy. I kto obiektywnie to ocenia, widzi, że te nasze ośrodki zdrowia, te przychodnie działają bardzo dobrze. Przecież była ogromna dyskusja, czy nie zlikwidować we Wrzeszczewicach. Właśnie po to, żeby ci starsi ludzie mieli dostęp do lekarza, został całkowicie odnowiony ośrodek zdrowia, przychodnia we Wrzeszczewicach. Wcześniej były poprzednie, nie będę wymieniał, szkoda czasu na to. Natomiast specjalistyka to sprawa powiatu, to nie jest gmina. Mimo tego my rehabilitację prowadzimy, dlatego właśnie w kolumnie, dlatego, żeby tym ludziom dostępność ułatwić. Teraz mogą być także inni specjaliści, ale trzeba brać pod uwagę, kto to sfinansuje. Czy będzie kontrakt z NFZ-u, czy nie, bo gmina na to pieniędzy nie ma. Dlatego to wszystko musi być przeanalizowane, natomiast twierdzę, że służba zdrowia u nas jest zupełnie nieźle zorganizowana. Lekarze 500 do 600 osób czasami dziennie przyjmują. Na terenie gminy. Tak jest. Tak? Bardzo proszę, czy ktoś z panów zgłasza ad vocem do wypowiedzi pana burmistrza? Jako drugi zabierze głos pan Piotr Wałosz, proszę. Szanowni państwo, to co powiedział pan burmistrz, to też można się do tego bardzo odnieść, ze względu na to, że nie może być tak, że w naszych ośrodkach, czy to jest kolumna, czy to jest łask, połowa przychodni, tak jak w kolumnie, wypożyczana jest prywatnym podmiotom na działalność, czy to kosmetyczki, a na dole w kolumnie przychodni w jednym gabinecie gnieżdżą się
3-4 osoby, czy to jest zabiegowy, czy to do pobierania krwi, czy do różnych innych specjalizacji. Jeżeli chodzi o tutaj wyremontowanie we Wrzeszczewicach, jak najbardziej. Posiadamy 4 ośrodki, 2 wiejskie w Bałuczu, we Wrzeszczewicach, tak jak pan burmistrz wspomniał, 2 miejskie, Kolumna i Łask. W Łasku uważam, że powinien być specjalista zatrudniony, chociaż należy to do zadań powiatu, ale z onkologii, ponieważ onkologia choroby rak jest naprawdę plagą XXI wieku, choroby układu krążenia, kolejny specjalista. Być może nie w pełnym wymiarze czasowym, ale żeby wspomóc działania powiatu, bo my jako gmina nie możemy patrzeć tylko to, co powinien powiat robić, ale pomagać naszym osobom, naszym rodzinom, naszym obywatelom we wszystkich aspektach ich życia. Jeżeli chodzi o Kolumnę, to tutaj jak najbardziej od strony rehabilitacji przydałoby się wybudowanie windy, przeniesienie niektórych gabinetów na drugie piętro. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chce zgłosić ad vocem do tej części rozmowy? Jeżeli nie ma, bardzo proszę o zabranie głosu pana Leszka Tadycha, tak? Proszę Państwa, no tutaj się zgadzam z kolegami, że mają rację, że tak powiem, odnośnie służby zdrowia. Ja bym chciał tylko zaznaczyć jedną rzecz odnośnie właśnie szkół, higienistek, pielęgniarek, stomatologów i psychologów w szkole, żeby były te pełne etaty, bo to jest dla naszych dzieci, no, które, no, że tak powiem, są naszym oczkiem w głowie. Nie? I tutaj bym chciał się na tym też skupić bardzo mocno, żeby, że tak powiem, im pomóc i żeby mieli jak najwięcej właśnie z tych, tak powiem, no, z tej opieki. Nie? To wszystko. Mogę adwokatem? Bardzo proszę. Chyba w czerwcu pani minister oświaty powiedziała, że od 1 września w każdej szkole musi być psycholog lub pedagog. Specjaliści tej specjalności, obu z tych specjalności w każdej naszej szkole są od dawna. Generalnie w Polsce dopiero od stycznia. Przepraszam, od 1 września. Bardzo proszę. Tak, tylko że to nie są na przykład pełne etaty. Mój syn ma na przykład zespół Aspergera i nie ma pełnej opieki psychologicznej. No, w szkole nie ma, no bo psycholog jest tam na kilka godzin i go nie ma. Nie? Tak, a to się na jakąś część etatu. To prawda. Bardzo proszę, pan Sylwester Fabrze. Czekałem na takie pytanie. Jestem przygotowany do, po prostu do, jeżeli chodzi o opiekę, przede wszystkim opiekę dla ludzi samotnych i starszych. Proszę Państwa, nie wiem, czy znacie coś takiego jak system opieki domowej. To jest prosta rzecz. Osoba starsza otrzymuje zegarek, coś się dzieje nie tak, naciska. Przyjeżdża pogotowie czy jakaś inna służba medyczna, z którą jest podpisana umowa. Koszty tego są po prostu śmieszne. I uważam, że powinniśmy też między innymi w to wejść. Następna rzecz. Pielęgniarka w każdej szkole powinna być. To jest w ogóle bezdyskusyjne. Jeżeli chodzi o stomatologa, no to, tak jak już wcześniej pan burmistrz powiedział, to jest trudniejsza sprawa. No nie wrócimy już do latek, jak było kiedyś, ale też uważam, że jest to możliwe. Natomiast rehabilitacja. Na rehabilitację, proszę Państwa, są wielkie środki finansowe z Unii Europejskiej. Te środki będą ograniczone od 2020 roku, ale na rehabilitację, bo jestem w trakcie czytania RPO, tam się nie zmniejsza nic. Cały czas na rehabilitację są środki. Nie będę się wypowiadał odnośnie gabinetów lekarskich na wyposażenie, ponieważ nie znam dokładnie tego tematu. Natomiast jeżeli chodzi o rehabilitację, jestem naprawdę dobrze przygotowany i wiem, że są takie środki. Bardzo proszę, tak? Czy ktoś zgłasza ad vocem? Nie. Dołączył do nas pan Grzegorz Rosiak, również kandydat na burmistrza Łasku. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie. Niestety ten pierwszy etap pytań mamy już za sobą, w związku z tym, panie Grzegorzu, przechodzimy do drugiego etapu. I w tym drugim etapie każdy z panów, szanowni państwo, będzie miał możliwość zadania pytania swoim kontrkandydatom. Czas ogólny do zadania pytania to 2 minuty, przypominam panom. Każdy po zadaniu pytań będzie mógł udzielić odpowiedzi i ten ogólny czas, i proszę tutaj przestrzegać tej normy czasowej, minuta czasu. Oczywiście ad vocem, bez zmian, 15 sekund w ramach polemiki ze względu na ramy czasowe programu. Niestety, szanowni panowie, to ad vocem muszę ograniczyć do
minimum. Jeszcze raz dziękuję za dyscyplinę naszej dyskusji i jako pierwszy pytania swoim adwersarzom, zgodnie z losowaniem zresztą, zadawał będzie pan Tadych Leszek. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja mam jedno ogólne pytanie do Was wszystkich. Mam takie, że tak powiem, przemyślenia i czy byście po wyborach byli w stanie, że tak powiem, współpracować z wszystkimi radnymi z innych partii politycznych i bezpartyjnych ugrupowań dla dobra naszej gminy i nic więcej. To jest moje takie jedno pytanko. Bardzo dziękuję. Jeżeli można, proszę wskazać osobę, która odpowiada pierwsza. No, może być pan burmistrz. Bardzo proszę. Proszę Państwa, akurat tutaj gmina Łask może być znakomitym przykładem współpracy rzetelnej na rzecz społeczności lokalnej wszystkich radnych. Rzadko się zdarza, co nie znaczy, że radni wszystko uchwalają, co burmistrz przedstawi, bo zdarza się, że i mój komitet jest przeciwko temu. Natomiast my możemy być przykładem takiej znakomitej współpracy. Proszę zobaczyć, co się dzieje w niektórych ościennych gminach, jak chociażby Zduńska Wola, gdzie ciągłe awantury, ciągłe utarczki. Natomiast my uważam, i chyba Grzegorz tu się ze mną zgodzi, bo mamy pewne już tutaj doświadczenia, my możemy być wzorem i przykładem, jak powinno się zapominać o szyldach politycznych, o etykietkach partyjnych, tylko troszczyć się o sprawy społeczności lokalnej, która w końcu nam powierzyła pewne zadania do wykonania. Mówił bardzo ładnie o tym Korwin-Mikke w niedzielę, że samorząd trzeba odpolitycznić. Szkoda tylko, że go jednak w gminie Łask się upolitycznia. Dziękuję bardzo. Jako drugi, to można proszę bardzo. Pan Sylwester. Bardzo, proszę bardzo. Mądre pytanie i od razu odpowiem w ten sposób. Jestem człowiekiem, który by dla dobra gminy pójdzie z każdym, pod każdego szyldu pod rękę, żeby dla dobra gminy zrobić coś wyjątkowego, fajnego. Chyba na tyle mnie, co niektórzy znają, że lubię współpracować. Jestem od 3 lat przewodniczący zarządu dzielnicy Koruna. Swoją pracę wykonuję praktycznie społecznie. Uczestniczę w wielu, wielu, wielu konferencjach w Łodzi, w Urzędzie Marszałkowskim. Tylko po to, żeby wiedzieć, jak zdobywać środki dla gminy, dla nas, tak, dla dobra nas wszystkich. I ja ze swojej strony gwarantuję, że na pewno będę współpracował z każdym. Bardzo dziękuję. Kto kolejny? No, bardzo proszę. Szanowni Państwo, tutaj drodzy konkurenci, no chyba każdemu z nas zależy na dobru gminy Łask, dlatego startujemy i ubiegamy się o fotel burmistrza, także chyba każdy z nas dla dobra gminy Łask, dla dobra miasta będzie współpracował, aby to miasto piękniało, pozyskiwało nowe środki, żeby budowane były drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, bo to chyba wszystkim zależy nam najbardziej, żeby mieszkańcy byli zadowoleni, żeby ściągnąć tu inwestorów, żeby powstały miejsca pracy, żeby miejsca pracy były dobrze płatne, a nie tylko najmniej płatne. Więc tak jak tutaj chyba wszyscy siedzimy i wszyscy się chyba zgodzimy z tym, że no, razem byśmy byli w stanie porozumieć się chyba w każdej sprawie, jeżeli tylko będzie zależał od tego interes tutaj miasta Łask, gminy Łask, aby pozyskiwać środki, aby nasza gmina mogła się rozwijać. Dziękuję. Bardzo proszę, panie Grzegorzu. Jako... Tak? Jeszcze dosłownie dwa zdania. Jest nie. Adwocem, tak? Zgłaszam. No, to taki uzupełnienie. Uzupełnienie, tak. Proszę żeby bardzo. Nie być gołosłownym, dla dobra właśnie społeczności kolumskiej, wiadomo, że jestem w platformie, ale mnie to nie przeszkadzało jeździć do pana Dawida Mazurkiewicza, prosząc o pomoc w uzyskaniu gazu dla Kolumny. Tak jak powiedziałem, z każdym jestem w stanie współpracować. Przepraszam bardzo, będzie jeszcze trzecia część debaty, to uzupełni pan tą swoją wypowiedź. Trzymajmy się ściśle zasad i dajmy szansę pana adwersarza na ten sam czas dyskusji. Po raz pierwszy w dzisiejszym programie i debacie pan Grzegorz. Szanowni Państwo, to co powiedział przed chwilą pan burmistrz, nasza Rada Miejska może być przykładem współpracy,
dlatego że bez, sam burmistrz w mieście nie rządzi, rządzi we współpracy z radą i gdyby nie miał poparcia w radzie, gdyby nie było zrozumienia w radzie dla przedstawianych projektów uchwał, to by były w mieście swary i kłótnie i to miasto nasze stałoby w miejscu. Natomiast przez te 12 lat udało nam się zrealizować bardzo dużo różnych inwestycji w różnych dziedzinach i to jest właśnie przykładem tej współpracy w Radzie Miejskiej. Mimo tego, że ja reprezentuję SLD, pan burmistrz Porozumienie Samorządowe, jeszcze również w naszej Radzie były inne opcje, ale gdy dla dobra gminy trzeba było podejmować uchwały, to faktycznie te uchwały dla dobra gminy, jeśli wiedzieliśmy, że idzie to w dobrym kierunku, podejmowaliśmy je prawie jednogłośnie i uważam, że to jest sukces naszej gminy. Zresztą to jest moim mottem, mojej kampanii, że musimy się wspierać i wszyscy razem dążyć do jednego celu, a tym najwyższym dobrem jest dobro naszej gminy, naszej miejscowości. Bardzo dziękuję. Wniosek z tego, że troska mieszkańców i gminy dla panów jest najważniejsza. Bardzo proszę, panie Gabrielu, burmistrz Łasku. Ma dla siebie teraz czas. Tak. Proszę o zadanie pytań. Tak. To zacznę może kolejno od pana Piotra Wołosza. Pan podczas konwencji pisowskiej w Domu Kultury powiedział, że kolejną rzeczą, cytuję z nagrania, w przychodniach w Łasku i Kolumnie i pozostałych chciałbym, tak dosłownie pan mówił, żeby więcej lekarzy specjalistów przyjmowało szczególnie o charakterze układu krążenia i onkologii. To jest mniej więcej dosłowny cytat. Jak to pogodzić? Tak, jak to pogodzić z pana apatią jako radnego powiatowego, który nigdy w sprawach specjalistyki, mam dane, nie wystąpił, mimo że wiedział, że to jest zadanie powiatu. Teraz do pana Piotra Tadycha. Zapoznałem się z państwa programem, no cóż, tam jest znakomity program. Wszystko dla wszystkich, tylko pytanie skąd na to wziąć pieniądze. Ale konkretne pytanie. Napisali panowie, uprzywilejowywanie lokalnych przedsiębiorców przy zleceniach z budżetu miasta. Jeden dziennikarz, kiedy to przeczytał, mówi, no już sobie kupuj, wiemy, mamy zamówienia publiczne. Do kolegi Grzegorza mówisz, że renegocjować opłaty za śmieci. Przecież to wszystko, moi drodzy, wiecie, że idzie w przetargach. To nie jest tak, że my z kimś się spotykamy, ogłoszenia, jeżeli cokolwiek byłoby niezgodne z prawem, to zaraz jest naruszenie prawa i daleko idące sankcje. Jeżeli chodzi o kolegę Florczaka, także przeczytałem dość dokładnie twój program, Sylwku. No i wszystko dla wszystkich, wszędzie dodatkowe pieniądze pójdą, tylko skąd to finansować? I nie mów mi, że są na to pieniądze unijne, bo na tego typu rzeczy nie ma pieniędzy unijnych. Natomiast proszę państwa, my, nie, to nie na temat później. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę panie burmistrzu. Panie burmistrzu, cieszę się, że pan słuchał i nagrywały osoby, bo od pana moje wystąpienie. Bo nie moje osoby, od pana dostałem od kogoś zupełnie. Bo wiem, że jeszcze na jednym spotkaniu też był człowiek, który u pana pracuje, nawet który jeździ samochodem i wozi pana i nagrywał moje wystąpienie w szkole tutaj na Przywesiu. Cieszę się, że jestem tak bardzo podglądany. Chodziło mi o lekarzy chorób układu krążenia i onkologa, który by wspomógł zadania powiatowe. Ja wiem, że to są zadania powiatowe, a jak pan dobrze wie, nasz szpital jest wydzierżawiony od 1 lipca 2012 roku. Wielokrotnie, co Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, zarząd powiatu był bierny. Zarząd powiatu. No ja niestety z moimi kolegami z Prawa i Sprawiedliwości jestem w opozycji. Nie jestem osobą słuchaną. Rządzi układ tam PO, PSL i niestety przy wydzierżawieniu prywatny szpital i nie mamy nic do powiedzenia. Bardzo dziękuję. Mogę adwokatem, czy nie tutaj? Może, no bardzo proszę. Może panie Piotrze, to tym bardziej jesteście w opozycji. Możecie pokazywać, co jest źle, czego się nie robi. A pan był kompletnie apatyczny. Ja zebrałem dane. Ani razu pan w sprawie specjalistyki nie występował, a teraz będzie gminne pieniądze przeznaczał na specjalistykę, co jest zadanie powiatu. Dziękuję. Pan Wołosz, proszę bardzo. To tak ad vocem pana burmistrza, bo jak pan sprawdził, to na pewno pan wie, że ja nie jestem w komisji powiatowej, która zajmuje się służbą zdrowia, tylko w komisji budżetu. Czy to ma znaczenie? Od nas z klubu, jestem już przewodniczącym klubu Prawa i Sprawiedliwości w powiecie, służbą zdrowia zajmował się Sylwester Gawron i to on bardzo dziękuję, wnioski Piotrze. Konstruował. Bardzo dziękuję. Ja tylko sprostuję, że z nami w studiu jest pan Leszek Tadych, tak? Nie tak. Bardzo proszę o wypowiedź.
Odnośnie tych firm naszych, ja bym chciał, po prostu rozchodziło nam się o to, żeby pomagać naszym lokalnym firmom, przedsiębiorcom, żeby przystępowali do wszystkich przetargów, że tak powiem, gminnych i no i trochę, że tak powiem, wspomóc ich, no, że tak powiem, nie wiem, w wycenach może, żeby jakoś więcej, że tak powiem, lokalnych przedsiębiorców przystępowało do przetargów. Nie? To miałem bardziej na myśli, aniżeli tam jakieś uprzywilejowania czy coś w tym stylu. Nie? Czy jakiś odwrócem ktoś zgłasza? Proszę. Tak. Proszę pana, my nie możemy negocjować, jak ogłaszamy przetarg, ja nie wiem, możemy nie o to przygotować, pomagać, przygotowywać oferty firmom. Jedyne, co mogę robić i to robię, zachęcam. Tak w ubiegłym roku z panem K. rozmawialiśmy wielokrotnie, że on nam bardzo pomógł. Chodziło o to, żeby właśnie przystąpił, zachęcić. Natomiast my nie możemy pomagać. To jest przestępstwo. No ja rozumiem. Dziękuję bardzo. Odwrócę skoszę. Tak, a już byłem, myślałem, że będzie można swoich promować. Właśnie, proszę bardzo. Chciałem właśnie rozchodziło mi się o to, żeby właśnie jakoś zachęcać więcej, bo jak na przykład rozmawiam z przedsiębiorcami, to oni nie chcą przystępować do tych przetargów. One są tak nieraz, jest tyle dokumentacji w tych przetargach. A czy my to wymyślamy? Tak jest prawo. Proszę się zwrócić do opcji rządowej. Ja występuję w przetargach różnego rodzaju. Wasze przetargi, powiem wam szczerze, są troszkę takie za bardzo skomplikowane. Bardzo dziękuję. Czy ktoś chciałby z panów do tej części debaty zgłosić ad vocem? No nie, no bo ja jeszcze... Ułatwić procedury po prostu. Ja jeszcze nie mam. Wiem. A mogę ad vocem krótko? Ostatni raz. Tak, ostatni raz. Bo program będzie... Proszę pana, my ogłaszamy przetargi na roboty budowlane i na roboty drogowe najczęściej. Czy pan jest specjalistą w tym zakresie, że pan może krytykować, a poza tym nasze przetargi, natomiast to prawo rozstrzyga, co musi być tam zawarte, bo inaczej za wszystko grozi odpowiedzialność. No, w tym momencie panu Leszkowi jeszcze muszę dać 10 sekund. Nie będziemy zajmować czasu. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Grzegorza Lesiaka. Szanowny panie burmistrzu, szanowni państwo, w moim programie jest taki punkt na negocjacje tej ustawy śmieciowej, ale głównie mi w tym przypadku chodzi o to, że musimy się, przyszły burmistrz czy przyszła Rada Miejska, musimy się ponownie pochylić nad problemem ludzi, którzy sami zamieszkują posesję, dlatego że ta opłata niejednokrotnie rzeczywiście dla nich jest bardzo dużym wysiłkiem finansowym i musimy, uważam, wspólnie z panem burmistrzem, przyszła Rada Miejska, znaleźć jakiś sposób, żeby tym ludziom troszeczkę ulżyć, dlatego że niektórzy, którzy sami zostali, zamieszkują posesję i sami zostali w domu, znaczy muszą te opłaty ponosić, dla nich niejednokrotnie ta opłata jest zbyt duża, tym bardziej, że ta opłata jest taka sama jak dla rodziny wieloosobowej. I tu w tym zakresie uważam, no jeśli by się również udało, każde umowy można renegocjować, można próbować, ja nie mówię, że to jest łatwe, ale próby takie zawsze przyszły burmistrz i przyszła rada może podjąć, panie burmistrzu. Czy ktoś zgłasza adwocem? Bardzo proszę. Tutaj może kolega Grzegorz nie słyszał, bo nie był nam w pierwszej części. Ja mówiłem, że i dawałem taką propozycję, żeby osoby samotne po 70 roku życia były w 50% zwolnione z takiej opłaty. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie Sylwestrze, nie zapomnieliśmy o panu. Bardzo proszę. Dobrze. Tu, żeby nie być gołosłownym, do mojego programu, ja mój program wysłałem od kompetentnym osobom. Tu jest na niebiesko nie moje zdania, tylko fachowców z Urzędu Marszałkowskiego. I wszędzie jest po prostu ganienie mnie, że za mało napisałem w tym programie. Teraz, ale przecież nie miał być czasu odczytać. Teraz jeżeli chodzi o tą pomoc dla przedsiębiorców. Jest coś takiego jak internacjonalizacja, to jest promocja gospodarcza regionu. I to gwarantuje taką, jeżeli ja zostanę burmistrzem, taką komórkę otworzę, ponieważ na to będą pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego, który, bo to jest promowanie województwa. Wiadomo, że jeżeli przedsiębiorcy będą mieli wyższe dochody, zapłacą wyższy CIT. A Urząd Marszałkowski utrzymuje się z czego? Z CIT-u. A więc tam jest wielka pomoc, jeżeli chodzi o promowanie regionu. Ktoś zgłasza adwocem? Tak. Nie widzę. Panie Grzegorzu, życzymy panu. Bardzo proszę. Przypominam tylko 2 minuty. Dobrze, zacznę w takim razie od pana burmistrza. Szanowny panie burmistrzu, konstytucja wyraźnie stanowi, iż samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Sprawowanie władzy samorządowej, by mogło mieć realny wymiar, musi być samodzielne. Co pan sądzi o ustawicznym ograniczaniu uprawnień samorządowych przez władze centralne? To od razu do wszystkich panów. Tak, bardzo proszę. Szanowny panie Tadych,
Nasza gmina jest jedną z nielicznych gmin w regionie, która prowadzi aż 5 publicznych przedszkoli, do których uczęszcza 546 dzieci. Czy orientuje się Pan, jaka część subwencji oświatowej z budżetu państwa pokrywa koszt prowadzenia przedszkoli w naszej gminie? Szanowny Panie Florczak, 11 listopada będziemy świętować w naszej gminie stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Czołowymi postaciami tworzącymi naszą niepodległość były m.in. Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Roman Dmowski, ale również prezydenci naszej ojczyzny w okresie międzywojennym. Proszę wymienić co najmniej 2 prezydentów okresu międzywojennego oraz która z tych wymienionych wcześniej postaci była dla Pana najbliższa i dlaczego politycznie? Nie mogłeś mi tego zadać. No, przepraszam, no jeszcze mam do kolegi Wałosza. Szanowny Panie Wałosz, jestem długoletnim radnym Rady Miejskiej i co kadencja jestem rozliczany ze swojego programu wyborczego. Nie mając większości w Radzie Miejskiej, udało mi się w ostatniej kadencji przekonać Radę i Burmistrza m.in. do modernizacji ulicy Lipowej oraz modernizacji terenów wokół szkoły, budowy boiska do piłki plażowej na Orliku oraz planów projektowych, projektowo-technicznych na 2019 rok, budowy ulic przy przedszkolu w kolumnie ulicy Dolnej i Łącznej. Co udało się Panu zrealizować jako radnemu powiatowemu w kadencji 2014-2018? Jako pierwszy może... Przepraszam, powiem się zostawiam. Proszę. Bardzo proszę Pan Szkodlarek, Burmistrz Łaski. Proszę Państwa, samorząd jest ostoją demokracji. Taka jest moja ocena i ocena wielu mądrych ludzi. Ciągłe ograniczanie w tej chwili roli samorządu, jednocześnie uzależnianie dofinansowania wielu samorządów w sposób kompletnie niejasny, bardzo niejasny, narusza zasady demokracji. Chyba papież Leon XIII wymyślił taką tak zwaną zasadę pomocniczości. Co znaczy, ta zasada oznacza, że wszystko, co może być niżej wykonane, powinno być na niższym szczeblu wykonywane, co może być wyżej, na wyższym szczeblu i tak idziemy do góry. Przykładem znakomitym jest służba zdrowia. Mamy podstawową w gminie, specjaliści w powiecie, jeszcze tam ważniejsza czy bardziej kosztowna służba zdrowia w województwie i wreszcie kliniki. Proszę, więc to jest bardzo źle, że samorząd się ogranicza, bo moim zdaniem to jest ograniczanie demokracji w naszym państwie, jest kompletnie nieprzyzwoite, jest uzależnianie od przyczyn politycznych. Dziękuję bardzo. Pan Szatan. Tutaj jeżeli się rozchodzi o nasze przedszkola, o subwencje, no nie, ja nie jestem, że tak powiem, ekonomistą, nie jestem politykiem, szczerze powiem, no nie znam do końca tematu, bo orientuję się dopiero we wszystkich sprawach gminy, miasta, że tak powiem, zapoznaję się, ale jeżeli, że tak powiem, zostanę burmistrzem, to zapamiętam to Pana pytanie i na pewno do niego wrócę i odpowiem po konsultacjach ze specjalistami urzędu. Nie? Tak, bardzo proszę. Ja to pytanie wywołałem z premedytacją troszkę, dlatego że chciałbym, żeby wszyscy w naszej gminie wiedzieli, że subwencja oświatowa do przedszkoli, nie otrzymujemy subwencji oświatowej do przedszkoli. Zadanie prowadzenia przedszkoli jest typowo zadaniem własnym gminy i to właśnie nasza gmina, prowadząc tyle przedszkoli, ponosi bardzo duże koszty z tego tytułu. Jedynie jest dofinansowanie dla 6-latków. I specjalnie to wywołałem, żeby w naszej gminie taka wiadomość poszła. Słusznie. Bardzo słusznie. Tak, koszt oświatowy to jest w ogóle jeden z największych kosztów, jakie ponoszą, Szanowni Państwo, samorządy. Pan Sylwester Flaczek, proszę. To już odpowiadam, Panie Grzegorzu. Narutowicz, Gabriel Narutowicz. Bardzo dobrze. Dobrze, tak. Nie jest mi bliski opcjonalnie. Tak chodziło potem, przepraszam, że po to słowo. Przepraszam, to, proszę pozwólmy spokojnie już. Panu Sylwestrowi się wypowiedzieć. I Krzysztof. Może Pan przypomnieć. Ignacy Mościcki konkretnie. Ignacy Mościcki był ostatnim prezydentem. No i Wojciechowski. I Wojciechowski w krótkim okresie, Rada i też pełni jakieś obowiązki. Dziękuję bardzo. Dziękuję które bardzo. Postaci proszę jeszcze? Bardzo, nie. Dalej odpowiedź. Dobrze. Żaden z nich nie zrobił na mnie żadnego aż tak wrażenia, żeby... Nie, ale Narutowicz to Ci dobra bliski. Przepraszam bardzo. Nie. Może i dobrze, że jak obok Pana Burmistrza siedzi w trakcie tej debaty. Nie, Narutowicz nie jest bliski. Szanowni Panowie, nie każdy musi być w swoim życiu historykiem i znać tego typu zagadnienia. Jak najbardziej. Proszę bardzo, Pan Wołosz.
Panie Grzegorzu, ja tak ad vocem tego, co pan powiedział, że pan jest w opozycji, do pana tutaj burmistrza. Przepraszam bardzo, ale najpierw może odpowiedź na pytanie. Dobrze, to bym się nie zgodził, ponieważ jest pan przewodniczącym Komisji Budżetu, a my, jeżeli chodzi o opozycję Prawa i Sprawiedliwości w powiecie, nie mamy żadnego przewodniczącego żadnej komisji, ani wiceprzewodniczącego Rady i to jest chyba jako drugie ugrupowanie wielkościowo w Radzie Powiatu, bo mamy 4 radnych, PSL ma 7, Platforma ma 3. I jako jedyni naprawdę jesteśmy w wielkiej opozycji, bo opcja rządząca nawet nie dała nam wiceprzewodniczącego Rady Gminy, gdzie 2 wiceprzewodniczących jest i to jest dopiero opozycja. Jeżeli chodzi o to, co pan powiedział i zadał to pytanie, to już mówię. Wspólnie na komisji rewizyjnej tutaj z panem Krzysztofem Nowakowskim, który jest przewodniczącym, złożyliśmy na ręce zarządu oraz na ręce rady rzeczy odnośnie szpitala, żeby zareagowali, że umowa jest niewypełniana i żeby podjęli czynności i kroki, aby ten szpital nasz uratować i żeby ta firma wywiązywała się z tego, co podpisała. Pozwoliłem dokończyć zdanie. Panie Piotrze, bardzo dziękuję. Czy ktoś zgłasza adwokat? Tak, części? Tak. Powoli. Wie pan co, panie Piotrze, że ja myślę, że pan bardziej by na starostę odpowiadał niż na burmistrza. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Tak, byłem przewodniczącym Komisji Gospodarki, Finansów i Budżetu, ale na 7 członków znaczną większość stanowili członkowie Porozumienia Samorządowego. No bo ma większość. Bo ma większość również w Radzie, także tak to się układało. Ale ja tylko powiem, przepraszam bo bardzo, nie bardzo, panie burmistrzu, przepraszam bardzo. Jedno zdanie. Zgłasza pan adwokat, tak? Dosłownie. Tak, jedno proszę zdanie. Bardzo. To, co pan Piotr Wąż mówił, jest tylko potwierdzeniem, jak my jesteśmy zjednoczeni we wspólnej pracy na rzecz naszej społeczności lokalnej. Czy pan Piotr chciał jeszcze odwrócić? Tak, do tego powiedzieć? Proszę. Tutaj akurat z panem burmistrzem się zgodzę, że jeżeli chodzi o gminę, to wygląda ta sytuacja troszkę inaczej niż w powiecie. W powiecie zostaliśmy zepchnięci do całkowitej opozycji. Stołki w cudzysłowie zostały podzielone wcześniej. Nie otrzymaliśmy nawet wiceprzewodniczącego jako drugi klub największy, także to już o czymś świadczy. Bardzo dziękuję. W związku z tym ma pan, panie Piotrze, teraz czas dla siebie. Przypominam, 2 minuty na zadanie swoim adwersarzom pytań. Proszę. Może zacznę tutaj od pana burmistrza. Panie burmistrzu, ja mam takie pytanie odnośnie tak opisywanego kredytu na ponad 10 milionów złotych, gdzie jest rozpisany we wrześniu. On kończy się, rozstrzygnięcie jest w miesiącu październiku i chciałbym się odwołać, przeczytać jedno zdanie z tego wyjaśnienia pana i później zadać panu pytanie, że alternatywą do naszego postępowania było niewzięcie kredytu i niewybudowanie drogi na przykład w Orchowie, w Wiewiórczynie, ulicy Przemysłowej w Łasku czy Kopernika w Kolumnie. Czas szybko. I proszę, proszę mi powiedzieć, kredyt bierzemy przed przetargiem, a na te drogi przetarg był w maju, w czerwcu Przemysłowa jest już robiona, więc ten kredyt, który bierzemy obecnie, nie można mówić, że jest na przykład na drogę Przemysłową, która już jest robiona. Przed przetargiem musieliśmy mieć 100% zabezpieczone środki, więc tutaj dam panu, żeby pan sprostował może tą wypowiedź swoją. Tutaj do pana Sylwka Florczaka chciałem powiedzieć, pan mówi cały czas, odwołuje się do zdobywania finansów w Urzędzie Marszałkowskim. Ja podam przykład. Pan wicestarosta, czyli szef Platformy Obywatelskiej w powiecie, chyba ma dobry układ z panem Stępniem Witoldem. Niech pan powie konkretnie, jakie pieniądze pana szef załatwił dla powiatu, jeżeli chodzi o Łask i Kolumnę. Konkretne. Czas zbliża się do końca, panie. I czy pan będzie likwidował na przykład szkoły, tak jak to miało miejsce w powiecie, gdzie Platforma i PSL głosowali za likwidacją na przykład Ostrowa? Jeżeli chodzi o pana Grzegorza Rosiaka, jest pan przewodniczącym Komisji Budżetu, więc chciałbym usłyszeć 2 rzeczy. Pierwsza, jak pan głosował w sprawie zaciągnięcia kredytu, to jest taka pierwsze moje pytanie. Drugie, czy pan głosował za WPF-em, gdzie tam co roku jest kwota dużo większa, jeżeli chodzi o kredyt i czy pan zna ten WPF, za którym pan głosował? I do pana Leszka Tadycha, panie Leśku, co pan myśli o prowadzonej obecnie polityce przez tutaj obecnego burmistrza? Dziękuję bardzo. Kolejny ustalił pan Piotr Wołosz. Bardzo proszę pana burmistrza. Tak, no pan mnie zaskakuje, panie Piotrze. Jako zastępca skarbnika takie rzeczy mówi. Przecież budżet jest uchwalany na rok.
niedobór pokrywa się, planuje się budżetem, opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa, ale po co nam brać kredyt w marcu, żeby płacić odsetki? Kredyt nam potrzebny właśnie na koniec roku, kiedy kończą się inwestycje i kiedy te zadania trzeba sfinansować. Więc absolutnie jestem zaskoczony. Zawsze tak robimy. Inaczej to byłaby w pewnym sensie niegospodarność. No po co od marca na przykład płacić, czy nawet od stycznia, bo budżet chodzi w styczniu. My na dzień dzisiejszy mamy na koncie bieżącym, bo pomijam unijne, około 5 milionów złotych. Więc ten kredyt jest planowany wzięcie dopiero na koniec. On jest przewidywany, on jest zapisany, on jest pozytywnie zaopiniowany przez RIO, ale brany dopiero wtedy, kiedy będą pieniądze. Dziękuję za wypowiedź. Jedna rzecz jeszcze, przepraszam. Panowie cały czas mówicie nieprawdę. Mówicie, że ponad 10 milionów zwiększa się zadłużenie. Przecież część tego kredytu idzie na zmniejszenie zadłużenia. Dziękuję. Jest, tak, ad vocem spokojnie można zgłosić i udzielę głosu. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, tak do końca się z panem na pewno nie zgodzę, bo jak pan wie, jeżeli są przetargi na drogi, to trzeba mieć w 100% w budżecie pokazane środki. No z kredytu. Chwila. Kredyt jeszcze nie został udzielony, gmina jeszcze nie podpisała. Co by się stało, gdyby żaden bank się nie zgłosił i gmina by nie otrzymała tych środków? Bardzo dziękuję. Pan Sylwester, nie odpowiada? Tak, oczywiście odpowiadam. Bardzo ostatni raz. Nigdy się tak nie zdarzyło. Banki są chętne udzielać kredytu i zawsze żeśmy tak robili, no bo proszę Państwa, no kto zna trochę ekonomii? Kiedy brać kredyt w styczniu, jeżeli pieniądze potrzebne pod koniec roku po wykonaniu inwestycji, bo wiadomo, płaci się 30 dni po odbiorze inwestycji. Więc wtedy bierzemy ten kredyt. No nie mogę odmówić. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie burmistrzu, na tym przetarg można ogłosić w miesiącu marcu czy kwietniu z datą realizacji w październiku czy listopadzie. I tak się dzieje w wielu gminach, żeby zabezpieczyć środki. Przetarg jest w marcu. Nie czeka się do września, października i przed samymi wyborami zaskakuje się wszystkich, biorąc kredyt. Szczególnie, że on jest spłacany przez najbliższe 6 lat, czyli przez całą kadencję najbliższą. Panie Piotrze, bardzo dziękuję. Teraz oddajemy głos panu Sylwestrowi Flaczaku. Proszę. Panie Piotrze, w ogóle jestem zdumiony tym pytaniem. Pan wicestarosta nie załatwił z panem wstępnie. Wie pan, to jest... Się nie załatwia, tylko wnioski składa, przepraszam. Wie pan, to jest po prostu to, co pan powiedział, to jest karygodne. Jak można podejrzewać, że wicestarosta pójdzie do marszałka i będzie załatwiał? Pan doskonale o tym wie, że finansami nie zajmuje się marszałek, tylko są odpowiednie służby, odpowiednie departamenty i wszystko zatwierdza zarząd. To musi pan, powinien pan to wiedzieć, bo to jest taka, wie pan, podstawowa wiedza, którą powinien pan posiadać. Druga sprawa, likwidacja szkół. Czy ja będę, akurat bym powiedział o szkołach powiatowych, że zostały zlikwidowane. Jak ja mam wpływ na to, jakie ja mam odniesienie do pana wicestarosty? To, że jesteśmy w jednym ugrupowaniu, to nie znaczy się, że ja muszę ze wszystkim się zgadzać. Ja startuję na fotel burmistrza i to, co tutaj pokazuje. I to zaraz też będzie i w pytaniach. Czas się skończył, panie Sylwestrze. Dobrze. Dziękuję bardzo. Ad vocem pan Piotr. Ja ad vocem mówię, bo pan cały czas mówi i tutaj sugeruje, że można się finansować w każdą działalność z Urzędu Marszałkowskiego. No jak siedzimy, wszyscy tak słyszeliśmy, więc jaką mamy pewność, jako mieszkańcy, że pana wnioski, skuteczność pana wniosku będzie większa niż pana wicestarosty, jeżeli chodzi o składanie do Urzędu Marszałkowskiego, bo chcę powiedzieć, że powiat, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków, panie Piotrze, na sam łask, no niestety... No, bardzo dziękuję. Muszę 15 sekund ostatnie. Szanowni panowie, trzymajmy się normy czasowej programu. Nie jestem w stanie panu zagwarantować, odpowiedzieć, dlaczego wicestarosta nie składa, bo to tam też jest u was inaczej, bo tam też jest zarząd podejmuje pewne decyzje. I jaki jest problem, że zarząd nie chce wystąpić, tego nie wiem. Nie jest, pan powinien wiedzieć, bo pan jest radnym powiatowym. Bardzo mogę ad vocem, ale ostatni raz bardzo proszę. Tak, przecież ja tu nie zgłaszam ad vocem. Panie Piotrze, czy chociaż jedną interpelację, jedno zapytanie pan zgłosił do zarządu powiatu, dlaczego nie składają wniosków? Pan cały czas mówi o załatwianiu.
To jest karygodne. Dlaczego nie składali wniosku? Ja takiej interpelacji nie znam, a wszystkie pana interpelacje badałem. Pan Piotr Bołosz, proszę. Już mówię. Odnośnie programów tym roku na sesji zwróciłem się do pana Marka Krawczyka o to, żeby powiat złożył dwa wnioski, bo powiat mógł, gmina jeden, powiat mógł złożyć dwa wnioski na dofinansowanie 80%. Chodziło o ulicę Sportową i Ogrodową. A był złożony tylko jeden wniosek. Bardzo dziękuję, panie Piotrze. Więc panie Piotrze, przepraszam bardzo. Zapytanie tak. Moglibyśmy debatować jeszcze ale bardzo długo. Tego błagam. Sporu nie jesteśmy w stanie ale ja wiem, błagam. I państwa wątpliwości rozwiać. No, 10 szanowni sekund. Państwo, jak mam nie ustąpić? Panie Piotrze, tak jak pan pani mówi. Starosta niemal płakała, kiedy przyszły informacje, że właśnie na tutaj ulicę 9 Maja powiat nie dostał. Była oburzona. Tam, gdzie rządzi PiS, w powiecie były po dwie drogi dofinansowane. Natomiast nasz powiat niestety nie dostał w ogóle. I proszę na to zwrócić uwagę i proszę może nawet jako radny powiatowy bardziej się w te sprawy zaangażować. Nie mam wyjścia, panie Piotrze, 10 sekund. Chcę powiedzieć, że to było jedno zadanie i dwie drogi. Jeżeli jesteśmy skuteczniejsi, to dlaczego mamy z tego nie korzystać? Dziękuję. I bardzo proszę pan Grzegorz Rosiak. Szanowni państwo, pięknie by się pracowało i burmistrzowi, i radzie, gdyby można było na początku roku uchwalić budżet i na nim pracować cały rok. Natomiast tak to nie jest. Każdorazowo, proszę państwa, zwoływane są nawet nieraz nadzwyczajne sesje Rady Miejskiej, gdy przychodzą jakiekolwiek pieniądze i trzeba w tym momencie na bieżąco zmieniać i WPF i również muszą następują zmiany w budżecie. Wszystkie te, proszę państwa, zmiany w budżecie muszą mieć kontrasygnatę Rady Miejskiej i za każdym razem są omawiane przez panią skarbnik i pana burmistrza na Komisji Gospodarki i Finansów i są przedstawione, jest przedstawiona nam sytuacja, dlaczego na przykład musimy zaciągnąć kredyt, ewentualnie z niego zrezygnować. Jeśli wchodzą jakieś nowe zadania, też należy poszukać pieniędzy w budżecie i również są przesunięcia w WPF-ie. Za każdym razem jest zgoda, musi na to nastąpić zgoda i komisji, i następnie Rady Miejskiej poprzez uchwałę odpowiednią. Pan Leszek Tadej. A już odpowiada pan. Tak, no. Mogę niejako ad vocem. Aha, ja przepraszam. Dobrze. No, aha, a mogę niejako ad vocem do Grzegorza? Jeszcze chwileczkę. Dobrze. Bardzo proszę, już pozwolę panu Leszkowi. Tak, już mogę. Proszę. Polityka obecnego pana burmistrza. Jak wspominałem, drodzy państwo, w pierwszym moim wywiadzie w gazecie, bardzo szanuję pana burmistrza za wszystko, co zrobił tutaj w Łasku. Sam też zaznaczyłem w tym wywiadzie, że na pana burmistrza dwukrotnie głosowałem, bo podobał mi się pana programy i tak dalej, ale w sumie po tych trzech kadencjach, no dla mnie, dla mojego komitetu i dla moich wyborców jest to troszkę za mało. Myślę, że można zrobić więcej, że tak powiem, dla naszego miasta, dla naszej gminy i wsi, przede wszystkim sołectw, no to są takie, że tak powiem, spekulacje moich wyborców, nie? Że wszystko fajnie, pięknie było, ale no, powinno być więcej. Zgłosił pan ad vocem, tak? Tak, chciałem powiedzieć, niejako uzupełniając Grzegorza, że właśnie będąc aktywnymi, kiedy oszczędzaliśmy na inwestycjach, natychmiast te pieniądze były przeznaczane na kolejne inwestycje, żeby je jak najwięcej realizować. Z jednej strony panowie mówią, że ciągle wiele obszarów zaniedbanych, a kiedy kredyt bierzemy, żeby drogi budować, strasznie to krytykujecie? Strasznie to krytykujecie. Ad vocem może tutaj bardzo pana burmistrza. Panie burmistrzu, my nie krytykujemy budowy nowych dróg i chodników, bo to jest jak najbardziej potrzebne, tylko wiadomo było, że w 2018 roku od 4 lat są wybory i drogi, cena tych dróg będzie horrendalnie dużo większa niż w latach poprzednich. Bo niestety tak się zdarza, że wszystkie samorządy jakiekolwiek mają oszczędności, rzucają na inwestycje. Więc te inwestycje bardzo należało wykonać wcześniej. Bardzo dziękuję. Stawiamy kropkę. I swoje 2 minuty na adwersarzy ma pan Sylwester Flaczek. Proszę bardzo. Już. Pierwsze pytanie do pana Leszka. Czytałem pański program i nie widziałem tam wizji dla obszarów wiejskich. Co by pan zmienił na wsi? To jest do pana. Przede wszystkim poczekajmy na pozostałe. Rozpędzi. Proszę bardzo. Do pana burmistrza. Od 12 lat jest zrobiony zalew Zajączek i cały czas są problemy, jeżeli chodzi o filtry. No wiadomo, pan profesor Zalewski tam wymieniał, jaka jest dalsza wizja tego, jak to skończyć. Proszę. Do pana Piotra.
Jak zarzucił mi Pan, że ja się takiej chełpię tym, że odnośnie funduszy unijnych. A co Pan powie na partnerstwo publiczne, prywatne i hybrydowe działania? I teraz do Pana Grzegorza. Jest projekt antysmogowy. Projekt antysmogowy. Aha. Proszę mi powiedzieć, jak Pan sobie chciałby to wprowadzić, ten projekt antysmogowy? Panie Leszku, bardzo proszę. Obszary wiejskie. Przede wszystkim chciałbym rozmawiać dużo z mieszkańcami wsi i sołectw, bo po wstępnych takich rozmowach ludzie, że tak powiem, narzekają na wszystko. Już nie będę opowiadał tutaj. Przede wszystkim spotykać się z nimi, rozmawiać i świetlice, kultura taka wiejska, programy takie jakby, Jezus, jak ja to miałem, inwestycji. Mam na myśli tutaj wolną strefę handlu na przykład dla nich zorganizować, dla nich, dla wszystkich, którzy nie mają firm, którzy nie są przedsiębiorcami, zorganizować wolną strefę handlu, gdzie będą mogli wystawiać swoje produkty, na przykład do jedzenia, masełko, jakieś rękodzieło i tak dalej. Ale przede wszystkim rozmawiamy, słuchamy, otwieramy świetlice i, że tak powiem, organizujemy się. Pan Gabriel Szkolar, proszę. Mogę adwokatem, czy nie? Nie, najpierw odpowiedź na pytanie. Dobrze. Już wiem. Proszę Państwa, rzeczywiście to się trochę ślimaczy, Panie Sylwestrze, ale to nie jest tak, że nic nie jest robione. Tutaj tak domyślałem się, że takie pytanie będzie. Mam szczegółowe wyliczenia, szczegółowe tytuły umów, analizę. To jest oczywiście to są szczegóły i nie będę tym Państwa zanudzał. Natomiast generalnie wydaliśmy na wszelkiego rodzaju badania 362 tysiące złotych. Proszę sobie wyobrazić, że tylko badanie przepływu wody trwało dokładnie rok, bo to nie jest sztuką wybudować zalew 20-hektarowy, który będzie zakwitał i z którym będą ciągłe problemy, tylko to wszystko analizuje rzeczywiście chyba najwybitniejszy hydrolog polski, profesor, który jest specjalistą w ONZ-cie w zakresie hydrologii i te badania były wykonywane. Jedne, drugie, trzecie umowy. Poza tym na wszystko dostawaliśmy pieniądze zewnętrzne, czyli z funduszu. Trzeba czekać, bo to się nie załatwia od ręki. Natomiast jesteśmy w tej chwili na etapie przygotowania koncepcji zalewu. Bardzo dziękuję. To ad vocem, tak? Jest aktualne? O którym Pan mówi? Tak. Czy Pan wie, bo mówi Pan o świetlicach wiejskich. Ja nie pytam gdzie i tak dalej, ale czy Pan wie, ile świetlic wiejskich właśnie w ciągu tych ostatnich lat zostało wyremontowane i to często przy użyciu środków unijnych? Króciutko. Czy mógłby Pan to powiedzieć? Cieszy mnie to bardzo, ale jeszcze kilka, że tak powiem. Które ma Pan na myśli? Po wszystkie. Które ma Pan na myśli? Łopatki, powiem Panu, tylko nie są zrobione. A tak to wszystko jest. To jest czas dla Pana Leszka Tadyka. No, trzeba naprawdę przyłożyć się troszkę do tych naszych wsi i obejść wszystkich i, że tak powiem, skłonić się tam. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Wąs, proszę bardzo. Tutaj odnosząc się do pytania pana Sywka, Florczaka, bardzo się cieszę w ogóle takie pytanie, bo jednym z moich punktów jest utworzenie w kooperacji z powiatem łaskim w partnerstwie publiczno-prywatnym parku wodnego w Ostrowie. Tam powiat ma 30 hektarów. Na odwierty można uzyskać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, które pokryją praktycznie 100% odwiertu. Cenę tego. I teraz gmina wraz z powiatem, bo powiat jest właścicielem tych nieruchomości, tam jest prawie 30 hektarów przy zjeździe. Wspaniałe położenie, wspaniały układ, więc gmina też ma swoje tutaj zadanie, bo infrastrukturę musi wybudować. Do tego dochodzi specjalna strefa ekonomiczna, która może współfinansować tą infrastrukturę. I tutaj w partnerstwie publiczno-prywatnym, znajdując inwestora, który wybuduje na powierzchni całą infrastrukturę, jak najbardziej jestem za. I tu jest, jeżeli chodzi o partnerstwo publiczno-prywatne, ja jestem jak najbardziej za. Dziękuję bardzo, Panie Piotrze. Adwocer, proszę bardzo. Zadałem Panu konkretne pytanie. Czy skorzysta Pan z projektu hybrydowego? Czy wie Pan, krótka, o czym mówię, czy Pan tego nie wie? Krótka odpowiedź. Jeżeli Pan mi wyjaśni, to bardzo posłucham. Ale to proszę bardzo. Tak. O co konkretnie? Projekt hybrydowy ma to do siebie, że korzysta Pan z
PPP plus środki unijne, plus w zależności od sytuacji, czy to będą środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, to warto wiedzieć. Bo samo ale to, co pan mówił, no tak, ale to przy wojewódzkim funduszu. To jest kwestia nazewnictwa, panie Piotrze, króciutko. To nie jest tak. To nie jest przepraszam, tak. No to właśnie. Proszę bardzo. Bo nie, panie Piotrze, proszę się dobrze zaznajomić, bo hybryda to jest całkiem co innego to, co pan mówi. Bo pan połączył kilka, to musi być na to specjalne zezwolenie, żeby użyć hybrydę. Wie pan? Bardzo proszę, panie Piotrze, proszę bardzo. Powiedziałem, środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na odwierty, tylko tam musi być spełnione, jak wszyscy tutaj chyba siedzimy, musi być odpowiednia temperatura i wydajność źródła. Jeżeli to będzie uzyskane, to w połączeniu publiczno-prywatnym znajdujemy inwestora przy pomocy oczywiście specjalnej strefy ekonomicznej, która nam na pewno w tym pomoże, który zbuduje infrastrukturę naziemną. Bardzo dziękuję. Ostatnia adwokat. Panie Piotrze, mówi Pan, szkoda, że Pan tego nie sprawdził, mówi Pan o rzeczach, które są realizowane. Otóż jest w tej chwili przygotowywany do 30 listopada, musi być złożony wniosek na geotermię. Jest to czas trudny, bo wiadomo, zmiana władzy i właśnie pierwszym zadaniem Rady Burmistrza będzie zastanowienie się. Natomiast taki wniosek jest przygotowywany, badania dokonane, więc Pan chce coś powtarzać, co jest zrobione. Muszę pozwolić. Panie burmistrzu, pan mówi, że wniosek jest przygotowywany. Nie wiadomo, czy ten wniosek uzyska aprobatę. Ja mówię o konkretnym miejscu, gdzie konkretny park wodny miałby powstać. Ja nie mówię, że jest samo odwiert, sama geotermia, tylko już wychodzę dalej, szerzej. Bo gminy nie stać niestety na wybudowanie. Bardzo dziękuję. Tak. Panie Piotrze, bardzo dziękuję. Kończymy tą część tego sporu tutaj nie rozstrzygniemy. Ja jeszcze nie miałem po debacie, ale nie miałem adwokatem do pana burmistrza. A to bardzo proszę. Króciutko. Tak. Jeżeli chodzi o badania, wszystko się zgadza. Tam profesor Zalewski w pierwszej fazie ostatnio mówił o filtrach. Ja się dowiedziałem, bo w tej też otrzymałem materiały odnośnie, była konferencja bio w Łodzi, w Urzędzie Marszałkowskim i jest możliwość zamiast tych filtrów zrobić dwie kaskady. Jedna bardzo na naszym terenie, druga na terenie gminy i to jest dużo tańsze bardzo niż dziękuję. Inne te badania. Ostatni raz, na tym kończymy tą część. Drogi Sylwku, ja się na tym nie znam. To są rozwiązania proponowane, jak powiedziałem, najwybitniejszego hydrologa w Polsce. Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, projekt antysmogowy to zmiana źródeł zasilania naszej kotłowni. W moim programie również jest intensyfikacja rozprowadzania sieci gazowej na terenie Kolumny i gminy. Panie Grzegorzu, przepraszam, ma Pan 2 minuty na zadanie pytań swoim adwersarzom. Odpowiada teraz Pan Grzegorz Rosiak, tak? Proszę Państwa, projekt to zmiana źródeł zasilania naszych kotłowni. W moim programie również jest taki punkt, w którym ująłem intensyfikację rozprowadzenia sieci gazowej na terenie Kolumny i całej naszej gminy. Dlatego, że to jest, proszę Państwa, chcąc, żeby nasza miejscowość była ekologiczna, żeby Kolumna wróciła do uzdrowiska, podstawą jest, aby wreszcie te nasze kominy przestały dymić i przestały truć. Skąd na to środki? Środki musimy poszukać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, jak momencik, jak również w różnych programów ministerialnych. Ja mówię o dalszych poczynaniach. Ja wiem, że teraz są również różne programy, które zostały, ten program jest również ogłoszony, ale jeśli zostanę burmistrzem, będę chciał doprowadzić do natychmiastowego spotkania z przedstawicielami gazowni i żeby nie było mowy przez 2 lata, że będziemy rozprowadzali ten gaz, rozprowadzamy, natomiast na razie postępów w tym zakresie nie widzę, bo jeśli nie będzie nitek gazowych, to nie będzie się do czego przyłączyć. Proszę. Pan Włodzio, proszę bardzo. Widzę, że nie jesteś czegoś zapoznany z tym. Po prostu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło taki projekt, z tym, że on nie pokrywa w pełni zapotrzebowania, żeby się gmina wywiązała. Jest potrzebny wniosek gminy na 20 milionów. Bardzo dziękuję. Wyjaśnijcie sobie te sprawy i nie, tak, bo powiedziałeś mi, w ogóle nie jesteśmy w stanie tego sporu konkretnie z jakich środków. Rozstrzygnąć i do końca wyjaśnić. To są bardzo rzeczy. Przepraszam, dziękuję za tą część dyskusji. Szanowni Państwo, zakończyliśmy ten etap szczęśliwie
sporo emocji, w związku z tym przejdźmy do tej części spokojniejszej. Szanowni Państwo, w tej trzeciej części 8 Telewizja Regionalna stworzyła warunki do tego, żeby każdy z kandydatów na urząd burmistrza Własku miał możliwość powiedzenia tego, co rzeczywiście chciałby powiedzieć i skierować do widzów i mieszkańców gminy. Oczywiście losowanie już miało miejsce, kolejność ustalona. Każdy z panów, przypominam, ma minutę czasu tylko i wyłącznie dla siebie. Jako pierwszy... Dwie było chyba. Dwie. Minuta. Przepraszam bardzo, szanowni panowie. W zasadach jasne, wyraźnie, 2 tygodnie temu, państwo otrzymali te zasady, była 1 minuta. Zmieniliśmy na państwu prośbę tylko rygor czasowy związany z udzielaniem, zadawaniem pytań swoim adwersarzom. Szanowni panowie, jako pierwszy tym razem głos zabierze pan Piotr Wołasz. Proszę bardzo. Szanowni mieszkańcy, szanowni wyborcy, zachęcam serdecznie do oddania głosu na mnie. Jako burmistrz przyszły zapewniam państwa, że będę pozyskiwał znacznie większe środki na infrastrukturę drogową, na chodniki, na wszelkiego rodzaju infrastrukturę, która pomaga osobom także niepełnosprawnym. Drugim takim moim zadaniem będzie utworzenie zakładu usług komunalnych, który sprawdza się tak samo w innych gminach. Postawię na edukację, zreformuję edukację, zreformuję, jeżeli chodzi o szkolnictwo. Postawię też na bezpieczeństwo publiczne, na ochotnicze straże pożarne. I dokończę tu tak zapowiedziany zbiornik, który ma powstać i nie może powstać. Także zachęcam serdecznie państwa do oddania na mnie głosu, jak również zachęcam do oddania głosu na kandydatów do Rady Miejskiej i Rady Powiatu z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Głos zabierze pan Sylwester Flaczek. Bardzo proszę, panie starszy. Akurat jeżeli chodzi o komunalne, to jest, też to mam w swoim programie. Panie Grzegorzu, przypominam, że minuta leci. Dobrze. Ma pan czas tylko i wyłącznie dla siebie. Proszę rozmawiać z mieszkańcami. Chciałbym, drodzy mieszkańcy, chciałbym po prostu zmienić gminę na korzystną dla mieszkańców pod względem wypoczynku. Jest możliwość stworzenia infrastruktury przy zalewie Zajączek i co za tym idzie, można stworzyć nowe miejsca pracy i wtedy gmina będzie się rozwijać, bo wiadomo, że gmina bogata jest bogactwem mieszkańców. I tego sobie i państwu życzę. Bardzo dziękuję, panie Grzegorzu. Szanowni państwo, szanowni wyborcy, zarządzanie gminą to ciągłe podejmowanie ważnych decyzji i praca z dużym zespołem ludzi. Uważam, że mam odpowiednie predyspozycje, a wyżej wymienione doświadczenia w pracy politycznej, społecznej i zawodowej upoważniają do ubiegania się o państwa zaufanie. Nasza gmina w ostatnich latach bardzo się rozwijała. Poczynione zostały liczne inwestycje. Sądzę, że stworzyliśmy bardzo dobre warunki do dalszego rozwoju naszej miejscowości. Jestem otwarty na nowoczesne rozwiązania i gotowy do dialogu. Gwarantuję państwu, że dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść państwa oczekiwań i pełnić funkcję burmistrza w imieniu wszystkich mieszkańców naszej gminy. Tylko zgodą i wspólnym wysiłkiem zapewnimy pomyślność naszej miejscowości. Proszę głosować na Grzegorza. To dobry wybór. Zachęcam również państwa do głosowania na kandydatów listy numer 5. To ludzie sprawdzeni i z dużym doświadczeniem. Bardzo dziękuję. Burmistrz pan Gawiesz. Szanowni państwo, drodzy wyborcy, siedząc tutaj można wszystko obiecywać. Można obiecywać, że się zmniejszy podatki, że się dopłaty różnych dokona, że się inwestycji wybuduje bardzo wiele, ale zwracam się do mieszkańców, zwłaszcza sołectw, którzy wiedzą, ile zostało zrobione i to w różnych zakresach. To państwo przy urnach ocenicie. Dlaczego kandyduję? Kandyduję dlatego, że właśnie wbrew temu, co niektórzy mówią, gmina wykonuje bardzo trudne, poważne zadania dofinansowane z środków unijnych. Proszę pamiętać, że są niektóre opcje, że jeżeli one dochodzą do władzy, wymiatają wszystko, równo tną. I jeżeli do czegoś takiego dojdzie w gminie Łask, to tych zadań nie będzie miał kto kończyć, a mogą co najmniej być bardzo poważne problemy, bo kto korzysta z środków unijnych, ten wie, jak trudno to rozliczyć. Zachęcam państwa do głosowania na mnie, ponieważ tę kadencję się sprawdziłem, bardzo ciężko pracowałem, wiele pieniędzy zostało pozyskanych. Proszę także o oddanie głosów na KWW Bezpartyjne Porozumienie Samorządowe. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pana Leszka Tadycha.
Drodzy Państwo, ja króciutko. Mój komitet chce realizować program odbudowy samorządności, przywracania przede wszystkim prawa do głosu mieszkańcom. Nie składamy żadnych obietnic. Moi kandydaci na radnych są społecznikami, bardzo ciężko pracują w różnych ugrupowaniach społecznych i, no i zachęcam do głosowania na nas. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, i tym sposobem... I zapraszam jeszcze na stronę komitetu, przepraszam jeszcze, bo zapomniałem, na stronę komitetu naszego na Facebooku. Szanowni Państwo, tak jak widzicie, powoli nasza dyskusja i debata dobiega końca. Bardzo dziękuję przede wszystkim Panom za kulturę dyskusji, za to, że ta dyskusja przede wszystkim była twórcza. Cieszę się bardzo, że na zakończenie programu siedzimy w komplecie, że jest z nami również Pan Grzegorz Rosiak. Szanowni Państwo, w trakcie takiej debaty programu telewizyjnego nie jesteśmy w stanie poruszyć wszystkich tematów, rozstrzygnąć wszystkich wątpliwości i wskazać na kierunki rozwoju miasta. Bardzo się cieszę, że ta dyskusja była tak twórcza i przebiegała przede wszystkim w takiej, a nie innej atmosferze. Moglibyśmy jeszcze poruszać, Szanowni Państwo, w kolejnym punkcie programu kwestie dotyczące terenów inwestycyjnych, budowy nowych mieszkań, rozgraniczenia, o czym Pan Burmistrz mówił, na przykład dróg wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych i wiele, wiele, wiele innych tematów, które mają bezpośredni wpływ na to, co się w gminie Łaski na terenie miasta dzieje. Bo to wpływa przede wszystkim na jakość i na koszty życia, jakie Państwo ponosicie. Z mojej strony obiecuję tylko, że na ulicy Jarzębinowej 2 w Łasku debata w dniu dzisiejszym się na temat przyszłości i jakości Państwa życia nie kończy. Ona będzie trwała po wyborach w kolejnych programach. Liczę tylko na to, że po prostu przy wspólnej naszej tutaj twórczej dyskusji pozwolimy Państwu dokonać właściwego, dobrego wyboru. Przypominam, 21 października, to jest niedziela, podejmiecie ten jedyny, najważniejszy głos, który będzie miał wpływ na to, co się będzie działo w gminie, na terenie miasta przez kolejne 5 lat. Bardzo dziękuję jeszcze raz gościom za przybycie do studia. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych programach. Również bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.